Halo, cześć, witajcie, to jest nowy Ryfek. Witam was w nowej serii Sąsiedzi z Piekła Rodem. Powiem wam szczerze, nigdy nie grałem w Sąsiedzi z Piekła Rodem tak, żeby sobie pograć samemu przy kompie. Bo to oczywiście mieli moi znajomi w kamienicy, jak byłem mały. I do nich zawsze chodziłem i widziałem, jak oni sobie w to grali. I obok nich siedziałem i waliliśmy bekę z tego. Ale sam nigdy tej gry nie miałem. O, tu będę przechwytywał w ogóle cały ekran. Ja mam tej nowej wersji jakiejś ze Steama, która jest zremasterowana, bo pytałem się Mangiego, Mangi nagrywał też tę grę i mówił, że podobno jak ten remaster jest słaby. Pod takim względem, że pozmieniali jakieś różne zadania, zrobili jakieś zadania, żeby nie były na dzisiejsze czasy przystosowane, że to nieodpowiednie są te żarty, coś takiego. Tak mi mówił. Więc gram na tej najstarszej wersji możliwej, ale to chodzi. To trzeba lubić. Dobra, no nic, no, wbijam, zobaczymy jak pójdzie, nie? Rozpocznij grę. Ustawiłem sobie kamerkę tutaj, no gra jest 4:3, więc ja tak trochę... Nie mam jak tego przesunąć w lewo gry, ja się w prawo. Nie dam rady tego zrobić. U mnie to jest w ogóle... Ekran mam taki, a ta gra jest taka, nie? Więc to jest masakra. No, to tyle. Tak zostanie jak jest. I tak jestem w szoku, że to nie wygląda aż tak źle. Wprowadzenie mamy, przyda mi się, pierwsze kroki, minimalny prestiż tu się zdobywa, czas bez ograniczenia czasowego, tu widziałem, że jedynie jest w opcjach limit czasu, limit czasowy utrudnia nieco grę, oczywiście, że limit czasowy. Kamera automatycznie przenosi się do sąsiada, który wpadnie w pułapkę, a to nie wiem, czy powinienem brać, czy nie, to mi napiszecie. Dobra, lecimy. Woody, nasz bohater. Pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy. Na tym poziomie możesz trochę potrenować przed rozpoczęciem programu. Za chwilę poznasz podstawy sterowania Woodym, przechodzenia przez drzwi i przemieszczania się między poziomami. Musisz opanować te umiejętności, zanim rozpocznie się pierwszy odcinek programu. Słuchaj uważnie wszystkich wskazówek reżysera. Dobra, pułapki tylko jedna widzę. Prestiż 0%, rozpocznij. O co chodzi tutaj? Zobaczymy zaraz. Ole grubas. Jakieś coś TV przedstawia, Sąsiedzi z Piekła Rodem. W odcinku pierwsze kroki, dobra, ale muza jest. Lata jakieś 50, 60, Stany Zjednoczone, nie wiem. Witamy w Sąsiadach z Piekła Rodem, jestem Joe, reżyser programu. Trzy pierwsze odcinki poświęcimy na zapoznanie cię z Woodym. Głównym bohaterem programu nauczysz się także zastawiać pułapki na wrednego sąsiada. Mi się wydaje, że tutaj jak jest kamerka, nie będę zasłaniał, bo tutaj dosłownie tylko pasek z ekranu zasłaniam. I specjalnie zobaczyłem ludzi, którzy nagrywali na YouTubie tę grę, to zazwyczaj w tym miejscu mieli kamerkę, więc wydaje mi się, że będzie ok. Nauczy się także zastawiać pułapki. Do wydawania poleceń Woodiemu służy myszka, dobrze. Umieść wskaźnik myszy nad przedmiotem lub miejscem, do którego chcesz go wysłać. Teraz wystarczy nacisnąć lewy przycisk myszy, by Woody wykonał polecenie wyświetlane na pasku czynności. Wyślij teraz Woody'ego do zielonego znacznika. Idź do cel. Dobra, idziemy do cel. Świetnie, wyślij teraz Woody'ego przez drzwi do pokoju A. Tam znajdziesz kolejny cel. Kliknij lewy przycisk myszy na drzwiach. Idź do pokoju A. A jak mogę kamerą ruszać? Aha, tak po prostu. Ojej, ciu! Ale to jest tragedia, to tylko myszką. Wsadem nie mogę. Strzałkami? Mogę strzałkami, o, to tyle dobrego. Tak chyba będę robił. Dobrze, jak widzisz na ekranie wyświetlany jest tylko fragment domu. Zawartość ekranu możesz przejąć myszką w lewo. Przewin teraz ekran w lewo i wyślij Woody'ego do celu. Idź do celu. Dobra, tu mamy kłódkę jakąś. Drzwi, o, już nie ma. Drzwi na tylnej ścianie domu prowadzą na inne piętra. Do drzwi znajdujących się dokładnie nad lub pod nimi. Aby wysłać Woody'ego do trzeciego celu możesz kliknąć na drzwiach. A następnie na celu, po prostu kliknąć na celu w pokoju C. Aha, i sam znajdzie drogę tutaj, dobrze. Idzie sobie Woody, elegancjo nasz. Ta grafika potężna, co? Ale nie wygląda to jest wcale aż tak źle jak dla mnie. Gratulacje, śmieszy mnie to, że ja to nagrywam w 4K. To, wiecie co jest zabawne, że ten ułamek kamerki, który ja mam. Ja w ogóle tu mam kamerkę, wiecie, 4 razy szerszą, tylko mam ułamek na moją twarz. I ten ułamek kamerki jest w większej rozdzielczości niż cały ten ekran gry. Potrafisz kierować Woodym, wiesz jak prosić między pokojami i piętrami oraz jak przejść przez drzwi. Wyślij teraz Woody'ego przez drzwi wejściowe, aby zakończyć pierwszy odcinek. Aha, dobra, to przechodząc przez drzwi wejściowe będę kończył mapę, z tego co rozumiem. Super, znakomicie. Ku zwycięstwu, to żonę grubą będziemy. Minimalny prestiż 97, Woody zastawia pułapkę. Cokolwiek się stanie, Woody nie może popaść w łapy sąsiada, no oczywiście. Pora na drugą część wprowadzenia.
Znasz już podstawę sterowania, możemy przejść do szczegółów. Jakich przedmiotów możesz używać? Jak je znajdować? Jak zostawiać pułapki? No i nareszcie do gry wkroczy sąsiad. Za chwilę zastawi swoją pierwszą pułapkę, sąsiad dostanie zawału, a następna pułapka już na niego czeka. Dawaj, ole grubas. Ole do halama. Kto to jest? Wienna coś tam. Z Wiednia są Austriakami, twórcy tej gry? Ku zwycięstwu. Witam, mówi Joe. Przyjrzymy się teraz innym umiejętnościom Woody'ego. Woody może oglądać różne przedmioty. Wystarczy wskazać je myszką, kliknąć prawy przycisk myszy. Spróbuj obejrzeć roślinkę, dobra. Roślinka pięknie pachnie, haha. Dobrze, niektóre użyteczne przedmioty schowane są w szufladach, komodach i innych meblach. Wszystkie znalezione przedmioty umieszczane są w twoim ekwipunku. Okno ekwipunku znajduje się w dolnej części ekranu, tutaj rozumiem. Kliknij teraz lewy przycisk myszy na komodzie. Woody podejdzie do niej, otworzy ją, zabierze wszystkie przedmioty znajdujące się w środku. Dobra. A to co, coś tu, jakieś koraliki są na tej komodzie? Nie, dobra, coś my znaleźli. Flamaster i kulki. O Jezus, to kulki pewnie pod drzwiami, a flamaster to... O, żadę mu... Tak, żona! Niewyparzona żona! Woody znalazł nowe przedmioty. Umieść wskaźnik myszki na którymś przedmiocie, a po chwili na ekranie pojawi się jego opis. Przedmioty mogą być używane z przedmiotami występującymi w świecie gry. Użyj teraz flamastra na obrazie wiszącym w pokoju. W tym celu kliknij lewy przycisk na flamastrze i potem to. No i elegancio. No i na mordzie mogłeś chociaż narysować, a nie takie wielkie. Znakomicie! Pasek nad głową Woody'ego informuje cię, ile czasu zajmie wykonanie danej czynności. Jeśli w trakcie wykonywania jakiejś czynności wydasz Woody'emu kolejny rozkaz, nasz bohater porzuci bieżące zajęcie. Wysiej na parter go i obserwuj reakcję sąsiada. Dobra. O, idzie grubas! O, kamera na nim jest! Elegancio. Będzie zmywał. Wraca wskaźnik prestiżu. O Boże, on do mnie idzie? Nie, chyba nie. A w razie czego przejdę na piętro wyżej. Tu jest wskaźnik prestiżu. W prawej dolnej części ekranu, tutaj, dobra. Czekaj! Mogę spauzować to? Przeczytać chcę. Tu sąsiad wpadnie w pułapkę, wskaźnik zdenerwowania wzrośnie, to tutaj. Następnie zacznie powoli opadać. Jeżeli sąsiad rozłoży się znowu, Woody otrzyma dodatkowe punkty. Dobra, muszę mu rozsypać teraz kulki tutaj w pokoju. Na eleganckości. Ale to go tak nie zdenerwuje do 100% w takim wypadku. Trochę słabo, no ale dobra, idzie sąsiad. Gratulacje, mam na ciebie jeszcze jedną podpowiedź. Na głupie ryj wywalić, na głupie dupę. Zwracaj uwagę na chmurkę unoszącą się na głową sąsiada. Dowiesz się, co on będzie robił. Okej. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i super, elegancio. Prestiż 100%, kurde, essa z nim. Coś dla eksperta, Woody podchodzi ofiarę. W ostatniej części prowadzenia damy ci przedsmak, którego czeka cię we właściwym programie. Jak przekradać się obok zwierząt, gdzie się chować? O tym wszystkim za chwilę. O, tu zwierzaki są jakieś. Woody podchodzi, otwiera ofiarę, dobra. Wskazówki nie przeczytałem. To jest Joe Wood, Wienna. Aha, Joe Wood to jest ta firma, co zrobiła tę grę. Joe Wood to kiedyś była znana firma, nie wiem co oni nie robili też Evil Islands. Może nie. Nie, to Piranha Bytes, może Joe Wood. Oceniam część naszego prowadzenia, poznasz w niej bardziej zaawansowane możliwości Woody'ego. W późniejszych odcinkach natniesz się na domowe zwierzęta sąsiada. Jak widzisz, zaalmowany przez psa sąsiad natychmiast przybiega na miejsce. No dobra, no i co dalej? Woody może przekraść się obok psa, by ten nie wszczął alarmu. Do tego celu służy prawy przycisk myszy. O, okej, się wtedy... Fikumiku na patyku. Kliknij prawy przycisk myszy na podłodze albo na jakimś przedmiocie. Woody przekradnie się we wskazane miejsce. Potem może używać bez obaw, że czujny kundel zwróci na niego uwagę. Zabierzemy kulki z komody. A tu co, mogę się chować? Zamiast wydać mu polecenie, wydaj mu prawym przyciskiem myszy. Tam, mogę się schować. To jak żona. Nie, dobra, jego żona jest taka, że nawet bym się nie chciał chować z nią. Do szafy. Bez kitu. O, dobra. Na paluszkach. Nikt nas teraz nie widzi. Wspaniale, wyślij Woody'ego z powrotem na parter. Użyj do tego prawego przycisku myszy. U, gra tutaj. Za chwilę sąsiad przejdzie przez pokój C. O, musimy się schować w szafie. Dobra, klikamy na szafie. Sąsiad idzie. Kurde, ale to jest małe, ja tutaj mało widzę. Do tego sąsiada, że oddalenie tu by się przydało, żeby dwa piętra naraz było widać. No ale to ułatwienie by było tak naprawdę wtedy.
O, i idzie sąsiad. Jakie ty masz łapy włochate. Bla 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 bla. Ha ha ha. Nawet pan Joe się śmieje tutaj z nami. Bla bla bla. No i elegancko. No dobra, to co, jakąś... Zrobiłbym misję, to tylko 3 sezony, a mało tego. Ale ja mam jeszcze tutaj wersję z tym na wczasach coś, to tam też będę to nagrywał pewnie. Hałaśliwy sąsiad. Nie musisz zastawiać wszystkich pułapek, aby zakończyć odcinek. Ale chcę! 5 minut mam limit czasu, boże, a mam katar, ZW, dajcie mi chwilę. No i dobra, jestem. Sąsiad to wredny typ, o czym się zaraz przekonacie. Dziś jednak siedzi wyjątkowo cicho, to podejrzane. Pewnie knuje coś wyjątkowo paskudnego albo szpieguje innych sąsiadów. Na wszelki wypadek Woody postanawia rozejrzeć się trochę po jego mieszkaniu. Dobra, pułapki 4 tutaj widzę było napisane. Zobaczymy, jak sobie dam radę w pierwszej misji. Ja się będzie wywalę jak głupi głupek. Jak tego zobaczyłem te kroksy, to już myślałem, że to żona w tych różowych ciapkach tutaj jest, a to on chodzi. Dobra, wbijam się mu na chatę. Przeszukujemy, co on robi, muszę go obserwować. Dobra, tu nie ma, nie ma żadnego psa. Czemu to jest zamknięte? Te drzwi prowadzą do piwnicy, nie mogę z nich skorzystać. Dobra. Dobra, tu nie wejdę. Czekaj, idziemy do kuchni w takim wypadku. Oj. On nie ma tej głowy nad chmurką. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie on się porusza w danym momencie? Przydałaby się ta... Uj, jak szpieguje bez kitu. Zobacz, coś tutaj jest ukryte. Nie. O, szybko. Ale on szybko zasuwa, ty. Dobra, bo ja mam, co tu mam? Poduszka, pierdziuszka. Ale ja bym to wszystko mu, tak wiecie, nastakował. Jest tu coś do obejrzenia, mikrofala. Kuchenka mikrofalowa. Co? Nie można w niej gotować jajek, ale dlaczego? Bo eksplodują. Lodówkę zobaczmy, co on tam ma. A gdzie ta chmurka nad głową? Ej, nie ma chmurki nad głową, jajko mu mogę rozbić. Ale jak ja tu, skąd ja mam przedmioty? A, jest łazienka, dobra, essa. To tutaj pewnie coś będzie, czekaj, apteczka. Trzeci przedmiot, super glue. A, tu jest ta chmurka, ty! O Boże! I, o, dobra, no to ja już ogarnąłem, o co chodzi. Dobra, ty, bo mi brakuje czwartego przedmiotu na czwarty żart. I tu tak patrzę, to nie mam za bardzo nic do... Ty, no gdzie tu czwarty żart będzie? Telewizor. Dobra, czekaj. Idzie podglądać. Haha, koleżanki tutaj idzie. Ciekawe, czy to usunęli z tej wersji z remastera. Użyj antena, może ja mu mogę to powykręcać. O, tutaj poduszka, pierdziuszka na pewno. Nie wiem, gdzie jajko. Bo to na pewno super glue do tego, żeby mu się do łba przykleiło, nie? Ale jajko to, kurde, powiem wam, że nie mam pojęcia. Gdzie? Dobra, on tą antenę. Dobra, super glue nakleiłem. A co ja mam zrobić z jajkiem, ty? On się zesrał. No nie mam pojęcia, co mam zrobić. A, że mikrofali jajko. Nie wolno. No tak, była podpowiedź. Ciap. Dobra, czekamy, aż on się teraz ruszy. Można go obserwować, ja się schowam w szafie w tym czasie. Ale się poddenerwował nie za bardzo. Jeszcze bardziej się poddenerwuj. No nie, nie nastakowało się. Ale gunwo. Już się oddenerwował sąsiad, zobacz, jaki jest tutaj. Jajko się robi. Jak to wbić 100% z prestiżu, widzowie? Ty, no bo bez kitu to się nie da się. Zrobiłem wszystkie naraz. Oj, nie może odkleić od mordy. Ale, o, ale gały ma. 30%. Nie, tylko 97% tylko. A skąd 3% dodatkowe mam wziąć? Nie wiem. Kurde. No ale i tak nieźle poszło chyba, co? Tutaj aż 6 pułapek, co ty gadasz? Zaraz uwagę na misji sąsiada. Sąsiad na sofie. Jak co niedziela sąsiad przesiaduje przed telewizorem, popijając od czasu do czasu zimne, bezalkoholowe piwo. O, proszę bardzo, tak jak ja dzisiaj. Co chwila kursuje między pokojem a lodówką, w której trzyma zapas browaru.
jakim cudem Woody ma zastawić tam jakąś pułapkę. Cierpliwość jest cnotą, myśli Woody, zakradając się do mieszkania sąsiada. Kursuje między pokojem a lodówką. Dobra, ogarniemy. 5 minut, minimalny prestiż 55%. No nie wiem, jak te 3% dobić, powiem wam to. To takie trochę dziwne jest. Dobra, Joe Wood, Wienna, przedstawia sąsiedzi z piekła rodem w odcinku Telemaniak. Śmiesznie przedstawione to jest, że to jakiś odcinek jest. Dobra, to samo umieszczenie chaty, to tu już w miarę wiem, gdzie czego mam szukać. Co to, piła? Dobrze, że nie ryba. A tutaj coś jest? Nie. Dobra, co tu mamy? Tutaj środek przeczyszczający. Dobra, to do piwa mu muszę pewnie dodać. O, idzie po piwko. Dobra, antenę mu tu mogę wykręcić. Ale zgaduję, że resztę rzeczy to będę musiał ogarnąć z kuchni. Dobra, lecimy do kuchni, bo tutaj pewnie będzie mnóstwo rzeczy do ogarnięcia. Browarek. Zgrzewka piwa, dobra. To jest 6 z tych? Jajko, no to tak jak na tamtej. Kurde, ty co ja mam tutaj zrobić? Może mu nogę tutaj podetnę i się wywali na głupi łeb. Tak bym zgadywał. Ale gdzie tu jest 6 niby tych? Czekaj, piłę na tym? Na fotelu może więcej rzeczy mu mogę przeciąć w tym. O ty, nie ma czasu. Oj. To ja tutaj, żeby to przeciąć, to musiałbym mu... środek przeczyszczający. To on do kibla pójdzie. A co ja w kiblu mógłbym zrobić? Nie wiem, dobra, jajko mu wsadzę tutaj, żeby się zajął jajkiem i tam... To mu dodam do piwa, środek przeczyszczający. I będzie teraz chwila. Dawaj! Szybciej! Fotel mu poprzecinamy. On po tym jeszcze po jajko chyba pójdzie, nie? Znaczy po jajko. Już się bałem, że nie pójdzie po piwo. Ty, no ja nie mam czasu, żeby to zrobić. W ostatniej chwili, widzowie! Jak? Byłem pewny, że on miał szma! O, i się zesrał! Aż mu klapki spadły! Dobra, to naprawia. Ja mu jeszcze ten. On będzie srać szedł na bank. Czekaj, ja tu się ustawię. O, napije się piwka i będzie zaraz... Idzie do kibelka. Dobra. Ja teraz tu idę i antenę mu wykręcam. Dawaj. Ale wali kloce, ty! Tylko co ja tu mogę więcej zrobić? Gdzie to jest? 6 tych niby. Ja pierniczę, ty, widzowie! Skończyły mi się pomysły na tę misję! Piły nie mam. Tu nigdzie nie przejdę już. Tu nic kliknąć nie mogę. Obejrzyj kibelek, może coś tutaj. Że gówno jego? Z bardzo wąskim odpływem. A to mógłbym mu zaciąć to czymś pewnie. Rolkochwyt. Aaaa, już zepsułem. Dobra, to musiałem mu to zatkać. Czemu on znowu idzie? Zwymiotować idzie, dlaczego? Zapchałem mu kible. O fuj, ale słychać te kloce walone. Piąta, dobra ty, a gdzie jest 6? Nie znajdę, minutkę mam jeszcze. Się zesrałem. Jakie gały ma zmęczone. A nie, to było 6 misji, no, dobra, 6 pułapek, nie wiem, która była 6, ale się cieszę. 97 prestiżu, to jest chyba max, jaki uda mi się osiągnąć w tej serii. Będę robił krótsze odcinki z tego, bo tu widzę, że to w ogóle krótka gra. No dobra, co tu mamy? Urodzinowe przyjęcie. Dziś wypadają urodziny sąsiada, jak co roku obchodzi je w towarzystwie swojego najlepszego przyjaciela. Samego siebie, ale przykro. Uroczyście zmuchuje urodzinową świeczkę, życzy sobie wszystkiego najlepszego. Od czasu do czasu sąsiad zagląda do skrzynki na listy w nadziei, że ktoś przysyła mu kartkę z życzeniami, a może nawet prezent. Woody postanawia złożyć mu sąsiedzką wizytę. Wasze zdrowie, widzowie. Piwo bezalkoholowe. Niektóre pułapki wpływają na czynności wykonywane przez sąsiada. No dobra, czyli to ja tam chyba nie musiałem zaczekać właśnie z tym zapchaniem kibla. Tylko gra wyczuła, że ja zapchałem kibel i mu się srać zachciało, nie? Tak mi się wydaje, no bo jak inaczej? Nie mam pojęcia.
urodzinowe przyjęcie. Ole, ma torta czekoladowego. Może coś zostało w tym kibelku, to by był podwójnie czekoladowy ten tort, co? Ole, przedmiotów zgarnąłem! A, to jest świeczka. Dobra, myślałem, że flamaster, pułapka na myszy. Rolkochwyt. Oj, tędy przechodzi, zobacz. Idzie sprawdzić czasem tutaj skrzynkę na listy. No dobra, ujej, czy ja stąd nie wyjdę. Dobra, to flamaster wiadomo, że z żoną. Pułapka na myszy, tu nie mam pojęcia. Idzie do tego. Do świeczki. Rolkochwyt dawaj. No, zapchamy kibel pewnie. Mam limit przedmiotów? Nie ma tu nic, dobra. Kibel zapychamy jak wtedy. Idzie teraz do skrzynki na listy, ja nie mogę stąd wyjść. Ty, to żeby gra nie kazała mu tutaj iść. Jak on jest do tyłem odwrócony do mnie, to mnie nie zobaczy, jakbym tutaj przeszedł? Nie wiem. Ale boję się, że mu gra... O, dobra, idzie do tego. Kazałaby mu tutaj do mnie przyjść, ale dobra, nie jest tak. Wracamy stąd, tutaj. Telewizora nawet nie ogląda, ty. No to tutaj trzeba więcej wykminić rzeczy. Skrzynkę na listy trzeba zobaczyć, ty. Bez kitu. Pudełko ze świeczkami, zoba. No tego tutaj nie zdążę raczej ogarnąć, tej lodówy. Ziomalson tutaj cały czas przychodzi. Zobaczmy tę skrzynkę na listy, czy coś w niej jest. Może tam zostawię pułapkę na myszy i będzie łapał i... Często zagląda, no to wiem, no. Dobra. Chowam się do szafy i zaczynamy naszą misję, jak wróci do góry. Maluję mu żonę. Pułapkę tutaj zostawiam. Ty, może... O, to jest petarda do kibla! Coś tak czuję, że do Kibelsona petarda pójdzie chyba. A nie, dobra. To jest petarda, co wygląda jak świeczka. Co ja gadam? Zamiast świeczki tam dajemy i on ją podpali, mu wybuchnie to na łeb, głupi. O Jezu, ja to jestem głupi czasami. Dobra, idzie zobaczyć to. Petardę tutaj ciachaj, szybko. Nie? Co znalazłem? Jajko. Petarda nie tu? Co ty gadasz? A, petarda tutaj do pudełka ze świeczkami. O! Dobra, tutaj wszystko chyba. Tort. Idź do salon. O, idzie po ten. Zasrany kibel. Jakim cudem ja tam włożyłem papier toaletowy, a tam wypłynęło i coś o innym kolorze. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, on tu naprawia. No chyba wydaje mi się, że wszystkie misje zrobiłem. Teraz tylko się schować przed nim, bo tutaj już nic nie ma, tutaj już nic nie mogę zgarnąć. Jak on będzie teraz szedł? Tędy, dobra, to ja tutaj. I się chowamy do szafy. I obserwujemy sąsiada głupiego. Ale zapali świeczkę, zara widzowie, ty! Ale mu w łeb walnie. O, jeszcze jajko zobaczył najpierw. O, jest już 4 na 6, tu będzie 5. A nie. O, myślałem, że to złapało się. Ty, bo nie mam szóstej misji, tak to. Ja nie wiem, jak te misje się liczą. Oj, zapali i jebu dół. Ej, bez kitu! Nie mam szóstej. Oj. A może w apteczce coś było rzeczywiście, tylko ja mam ten limit przedmiotów i mi gra nie pozwoliła wziąć. Ty czekaj, zaraz tam wrócę, mam jeszcze minutkę. Dobra, idź do góry. Idziemy tutaj. Szybko. No bo jak jest ręka, nie? Nie, nie ma nic. U, jest mydelniczka, czekaj. Mydło. Mydło i powidło. Żeby się wywalił na łeb, nie? Dobra, tutaj. Co ja mam z tym mydłem zrobić? Mydło z tortem? Nie. Mydło pod drzwi? O, jest, dobra. Jest, ostatnia misja, już się bałem. Może nie zdążę. W kolorze klapków. Głupie, ale... Przyjemnie głupie.
Tylko 94, no nie, no nie. Ale jest i tak nieźle. O Boże, Charlotka, już się nie mogę doczekać kolejnej misji. Oj, się zgrzałem, dzisiaj się strasznie źle czuję. Powiem wam, że będę utrzymywał te właśnie odcinki z sąsiadów z piekłorem trochę krótsze, no bo tutaj tych misji wcale nie ma dużo. A jeszcze nam zostanie potem ci sąsiedzi na wakacjach. Jest tak około 20-25 minut właśnie te odcinki będę raczej trzymał. Dawajcie porady na kolejne misje. Albo nie dawajcie, jak chcecie zobaczyć, jak to wszystko samemu ogarniam. Ja tak jak mówiłem, nie znam za dobrze tej gry, bo tylko ją widziałem u znajomych, jakie miałem bardzo, bardzo mało lat. I od tamtej pory u nikogo tego nie widziałem. Wiem, że to nagrywał Mangi, wiem, że to nagrywał Gimper, jeszcze mnóstwo innych youtuberów, ale ja wiedziałem, że to będę kiedyś nagrywał, więc specjalnie tego nigdy nie oglądałem. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro o 18:00. Trzymajcie się i cześć, pa pa!